W dzisiejszym odcinku bardzo szybko i bez zbędnych wprowadzeń pokażę Wam, jak korzystać z NC Plus Go Lite, kiedy macie roota. Wiele osób mnie prosiło o nowy odcinek, gdyż poprzedni się po prostu przeterminował, bo NC Plus wypuściło taką aktualizację, iż nadal wyskakuje nam taki właśnie komunikat. Jednakże nie jest trudno coś takiego tym razem ominąć, jest to no, tak samo proste, tylko że inna metoda. Na początek wchodzimy w instalator XPOZ. Oczywiście poradnik, jak zainstalować XPOZ Framework, znajdziecie w opisie filmu. I tutaj w szukajce wpisujemy sobie po prostu cloak albo root. A przeroot i już tutaj nam wyskakuje taka fajna aplikacja jak root cloak. I jak widzicie, po prostu no, klikamy w to. Tak od razu wtrącając, ja robiłem ten filmik używając myszki, podłączyłem sobie myszkę do tabletu i to robiłem, gdyż tak było mi po prostu wygodniej. Mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza, bo ta jednak myszka jest czarna i ciężko jest to zauważyć. Piszcie w komentarzach, czy nie mieliście problemu. W każdym razie instalujemy ten XPOZ, XPOZ już mamy zainstalowany. Instalujemy root cloak. Oczywiście, żeby to zadziałało, musimy mieć roota. A gdybyśmy nie mieli tego roota, to bez sensu byłoby to robić, gdyż NC Plus Go Lite normalnie by działało. Wchodzimy w moduły i zatwierdzamy moduł root cloak. Już tu nawet w opisie jest napisane, że ukrywa roota dla aplikacji, które nie mają go widzieć. Teraz robimy miękki restart. Tablet nam się nie wyłączył zupełnie, tylko po prostu nam się ponownie uruchomi. I teraz wchodzimy sobie w naszą aplikację, jaką jest root cloak. Zainstalował nam się ładnie i jest teraz w menu aplikacji. Jest root cloak. To jest takie krzesło z... nie wiem, co w tym krześle, to jakieś prześcieradło w tej ikonce. No dobra, ale na tym nie będziemy się teraz rozwodzić. Bierzemy add, łamane przez remove apps. I tutaj mamy po prawej taki plusik i tutaj szukamy NC Plus Go. Od razu podpowiem, że w tym nawiasie to będzie com.adb, także to będzie trochę niżej. Jest NC Plus Go. Klikamy i na dobrą sprawę już wszystko jest zrobione. Już nic więcej nie musimy robić. Teraz tylko wychodzimy z tej aplikacji, możemy ją zamknąć, nie musimy jej otwierać, już wszystko jest zapisane w systemie, ale nie możemy jej usuwać. Teraz NC Plus Go Lite będzie nam normalnie działało. O, tu jest NC Plus. Proszę, już pisze NC Plus, ma odrzucone pozwolenie super user i się normalnie uruchamia. I możemy już oglądać telewizję poza domem, czy sterować naszym telewizorem w domu. Ogólnie dziękuję za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że daliście sobie radę. Niestety nie dałem rady zrobić filmiku o instalacji XPOZ Frameworku. W ogóle nie wiem po co, gdyż się skupia jedynie do zainstalowania pliku APK i kliknięciu instalacja framework. W każdym razie dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zapraszam do oglądania kolejnych. Cześć!